Na potwierdzenie tego, że Kartezjusz rzeczywiście tak mówił, że musimy założyć ideę genialnego i dobrego Boga, zacytuję wam kawałek jego tekstu ze sprawy o metodzie z rozdziału 4. I tam króciutki komentarz. Skąd bowiem wiemy, że myśli, które przychodzą we śnie, są bardziej fałszywe niż tamte inne, zważywszy, iż częściej są nie mniej żywe i wyraźne. I niechaj najtęższe umysły parają się tym, ile im się tylko podoba. Nie sądzę, iż by mogły dać jakąkolwiek rację wystarczającą, aby odjąć tę wątpliwość, jeśli nie przyjmą istnienia Boga. Kartezjusz zastanawiał się nad jedną rzeczą. Jak można sprawdzić, że świat jest realny? I powiedział tak, przecież śnimy. I nieraz nasze sny są bardzo realne. Skąd możemy wiedzieć, że to, co jest teraz, to też nie sen? W wielu filmach hollywoodzkich mamy ten motyw właśnie, nie? Że przechodzimy płynnie ze snu do jawy i po jakimś czasie już nie wiemy, gdzie jesteśmy. I o tym filozofowie już też myśleli od setek lat. Jak to sprawdzić? Kartezjusz mówił, że jedynym rozwiązaniem na to jest też przyjęcie idei dobrego, genialnego Boga, który daje nam wskazówki, że to jest sen, a to jest realny świat. I jeszcze jeden cytat z tej samej strony. Ale gdybyśmy nie widzieli, że wszystko, co w nas jest rzeczywistego i prawdziwego, pochodzi z istoty doskonałej i nieskończonej, wówczas, choćby nawet nasze myśli były najbardziej jasne i wyraźne, nie mielibyśmy żadnej racji, która by nas upewniała, iż zawierają one doskonałą prawdę. Mówi coś takiego, że nawet jeżeli nam się wydaje, że jest tak, jak jest, widzimy to jasno i wyraźnie, to jeżeli nie przyjmiemy założenia genialnego, dobrego Boga, nie możemy potwierdzić tego, czy to, co widzimy, jest prawdziwe. Nie mamy fundamentu do tego. Stąd, kiedy ateiści przyjmują te zasady, to tak naprawdę, jak mówi mój znajomy, kradną chrześcijański światopogląd. Dlatego, że przyjęcie tych zasad jest oparte wyłącznie w dobrym, genialnym Bogu, który gwarantuje, że prawa są przewidywalne, że zmysły nas nie mylą, że nasze procesy myślowe są racjonalne, że są stworzone takie rzeczy jak logika, matematyka i wiele innych praw przyrody. Ateiści nie mają prawa do tego, by korzystać z tych założeń. Oni je po prostu kradną i nawet nie zastanawiają się, czy mają legitymację do tego, żeby je użyć. A według mnie nie mają. Tak jak tutaj napisałem, ateiści nie mają żadnego uzasadnienia do przyjęcia tych fundamentalnych zasad. To, co wam teraz pokazałem, to jest taki pierwszy dowód, kiedy rozmawiam z ateistami, kiedy pokazuję im, że opierając się o ich światopogląd, oni nie mają prawa do powiedzenia niczego pewnego o świecie. Mogą powiedzieć tylko jedno. Wydaje mi się, że tak jest, ale nie mam żadnego fundamentu, żadnej podstawy, by powiedzieć, że tak jest naprawdę. My taki fundament mamy i on jest osadzony w Bogu. I o tym pisał już Kartezjusz, choć bardzo rzadko się wspomina. Ach, czwarty rozdział w Metodzie, raczej się mówi o innych rzeczach.